SK Info. Pogotowie wczoraj i dziś. Takie pamiątkowe zestawienie kilkudziesięciu lat istnienia szczecińskiej placówki ratownictwa medycznego przygotowali hobbyści swojej pracy. Dzięki mrówczemu doborowi zdjęć przez dyspozytorów i ratowników medycznych udało się pokazać, jakie karetki i śmigłowce służyły wówczas w wojewódzkiej kolumnie transportu sanitarnego. Nie zabrakło też charakterystycznych dla tej epoki fartuchów pokazanych na zdjęciach, które budzą uśmiechy wśród dzisiejszych obserwatorów. Co ważne, współcześni ratownicy podczas specjalnie przygotowanej sesji zdjęciowej starali się odzwierciedlić pozy i miejsca, w których wykonane zostały fotografie. Dzisiaj już wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego z siedzibą w Szczecinie dysponuje nowoczesnym sprzętem i profesjonalnie przeszkolonymi zespołami ratownictwa medycznego. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu w zespołach jeździli lekarze, pielęgniarki i sanitariusze. Mimo że czasy, nazwy zawodów medycznych i miejsca zmieniły się diametralnie, to niezmiennie zapał do pracy i wiedza ludzi ratujących życie znajduje się na najwyższym poziomie. SK Info.